A ty co, też chcesz na zdjęcie? No to jest bez czapy. Bliżej! Czekaj, uśmiech. Jeszcze jedno zrobię. Bardzo. Witajcie, przed nami piąty odcinek Turbo Szczypiora. Drugi raz jest z nami kobieta Karolina Chojnacka, zawodniczka MKS Most Gniezno, witaj. Dzisiaj turbo bramkarzem jest Piotr Wolny, nasz zawodnik Szczepionek Gniezno. Zobaczymy, czy Karolina pobije wynik swojej koleżanki Martyny Migoszewskiej. Oglądajcie nas. Brawo, piątka. Ej, za co my ci płacimy, nie? Hej, no ci powiem, że jestem w szoku, 50%. Przepraszam, możecie dać Bieleckiego, bo są za słabi. Się odezwał. Skup się. Gra nam ucieka. Nie wiem, czy my to w ogóle będziemy imitować. Dawaj! Nie musnęło? Nie musnęło? Big L, rest in peace. Rest in peace. Taśma albo bramka, no i tyle. No blisko, blisko. Ale na ważne rok. Dobrze! Dobrze. Dobrze. Musisz trafić do bramki, ale nie masz środków. No i brawo! Wychodzi to miało. Jeszcze raz! No i brawo! 10. Z dziewiątki muszę drugą rękę. Nikt tego nie rzuci. Dobra i? 14, jeszcze raz siódmy. Gaz, 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 ga
Jeszcze? Nie koniec! Dawaj, dawaj, dawaj! Tak jest! Tutaj to było chyba najlepiej, to był najlepiej wykonana. Nie. Sanitariusz? Tak. Brawo, brawo. Tu masz 5 punktów, 9, to jest ile? 14. Tak. Dobrze mówię. Karolina zdobyła 49 punktów. Co się stało? Powiedz, może słabsza dyspozycja, lewa noga, wstałaś lewą nogą. Ewidentnie. No cóż. Brak rozgrzewki. A, brak rozgrzewki. To wszystko przez ciebie. To przeze mnie? Tak. A dlaczego? Miałeś dużo czasu, nie żeby się... Nie miałam dużo czasu. Nie przesadzaj. No cóż. Zobaczymy, czy może będzie jakiś gorszy wynik. Aktualnie Karolina zajmuje 5. miejsce po 5 kolejkach. Pierwsza od końca. Brawo dla Piotka. W sumie masz rację. Brawo dla Piotka, który obronił rzut karny. Nawet dwa powiedział. Gratulacje. Miejmy nadzieję, że pokaże na najbliższym meczu, że jeszcze więcej potrafi obronić tych karnych. Oglądajcie nas w następnym odcinku. Do zobaczenia.